Już za chwilę rozpoczniemy galę Walka o klimat i poznamy laureatów Nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej i Nagrody Specjalnej z okazji stulecia Dziennika Rzeczpospolita. Przed Państwem prowadzący dzisiejszą galę Michał Niewiadomski, redaktor Dziennika Rzeczpospolita i redaktor prowadzący Energia News RP.pl. Szanowni Państwo, mam przyjemność powitać Państwa na gali Walka o klimat, a specjalny dodatek Walka o klimat przygotowaliśmy czwarty rok z rzędu. Dziś poznamy zwycięzców, którzy przysłużyli się klimatowi, tak poprzez działania w firmach, samorządach czy organizacjach pozarządowych. Ale to za kilka chwil. Teraz członek zarządu Grammy Media S.A. Jarosław Machocki. Zapraszam na scenę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, rok 2020 jest dla nas szczególny. Obchodzimy w nim bowiem setne urodziny Rzeczpospolitej. To wielki zaszczyt, że możemy świętować tak wyjątkowy jubileusz razem z Państwem, a przy okazji podsumować tak ważną dla nas inicjatywę, jaką jest czwarta edycja projektu Rzeczpospolitej pod hasłem Walka o klimat. Światowe wysiłki o ochronę środowiska to kwestie, które już dawno przestały być w sferze tylko teoretycznych rozważań. Stały się istotnym elementem planowania biznesu, rozwoju i zrównoważonej działalności. Wiemy, że obecnie wyzwaniem są nie tylko proekologiczne rozwiązania, ale także budowanie świadomości społecznej, promocja i rozwój dobrych praktyk. Tym bardziej jestem dumny z tego, że w ramach projektu Walka o klimat Dziennik Rzeczpospolita jako medium z tradycjami i lider opinii wspólnie z ekspertami, decydentami i wybitnymi znawcami tematu zorganizowała szereg debat poruszających tak istotne kwestie dotyczące środowiska. Dziś nagrodzimy podmioty, które realizując swoje cele mają na względzie nie tylko zysk, ale także ekologię. Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom coraz więcej osób uświadomi sobie, że bez względu na rodzaj wykonywanej działalności każdy ma wpływ i jest odpowiedzialny za przyszłość Ziemi. Zapraszam Państwa na naszą wirtualną galę. Jarosław Machocki, członek zarządu Grammy Media S.A. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita, Bogusława Chrobotę. Witam Państwa. Stulecie nie zdarza się w każdej firmie. To dla nas, dziennikarzy współczesnej Rzeczpospolitej, wielki zaszczyt, że możemy świętować stulecie naszego tytułu. Przez 100 lat Rzeczpospolita wielokrotnie udowadniała, jak ważnym jest medium, w jaki istotny sposób wpływa na kreowanie opinii publicznej, na polską rację stanu i najbardziej żywotne sprawy naszego kraju, Polski. Jedną z nich jest zdrowe środowisko. Bardzo się cieszę, że dziś możemy uhonorować nagrodą specjalną osoby, które poprzez swoje działania na rzecz środowiska przyczyniają się do dbania o wspólne dobro, przyszłość kraju i całej planety. Pragniemy docenić te zasługi, przyznając im nagrodę specjalną Orła Stulecia Rzeczpospolitej w kategorii Tytan Ekologii. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Obchodzimy bowiem setne urodziny Rzeczpospolitej. Kiedy zabierasz głos, zaczynasz mieć wpływ na bieg wydarzeń. Możesz nim cucić obojętnych, ośmielać zalękłych, studzić nadgorliwych, jednoczyć idących samopas, wspierać idee, otwierać serca i umysły. Odpowiedzialnie, odważnie, obiektywnie. Od 100 lat każda strona Rzeczpospolitej to strona w dyskusji o tym, co ważne. Nasze wydarzenie nie odbyłoby się bez partnerów, a są nimi. Organizatorzy: Dziennik Rzeczpospolita, Energia News RP.pl. Patronat honorowy: ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministra klimatu i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra rozwoju pracy i technologii. Patronat: Centrum UNEP GRID Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner strategiczny PKN Orlen. Partnerzy: BASF Polska, Bank Ochrony Środowiska, DAFI, Green City Life, Kronospan, Grupa Lotos, McDonald's Polska, Marma Polskie Folie, MPS International, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Stowarzyszenie Polski Recykling, Fundacja Prokarton, Program Czysta Polska,
Tauron Polska Energia, Velux, patronat medialny, RPPL, Plus Minus, Gazeta Giełdy i Inwestorów, Parkiet, parkiet.com. Szanowni Państwo, już za moment poznamy laureatów nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. Nad tegorocznymi winnikami czuwała kapituła w składzie. Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. Daria Kulczycka, doradca zarządu Konfederacja Lewiatan. Michał Niewiadomski, redaktor dziennika Rzeczpospolita, redaktor prowadzący Energia News RP.pl, przewodniczący kapituły Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. Profesor Maciej Nowicki, były minister środowiska. Dr Wiesław Rozłucki, prezes zarządu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Kandydaturę do wszystkich kategorii tej wspaniałej nagrody zgłaszali dziennikarze Rzeczpospolitej oraz członkowie kapituły. Poznajmy pierwszych laureatów nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. Przed nami kategoria firma. Kapituła zdecydowała się uhonorować te firmy, które konsekwentnie od lat w swojej działalności biznesowej zwracają uwagę na sprawy klimatyczne i środowiskowe. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii firma. Trzecie miejsce zajęła firma Skańska. Zobaczmy, co o nagrodzie mówi Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający w spółce mieszkaniowej Skańska S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. W tym konkretnym przypadku wędruje ono do dewelopera mieszkaniowego. Jak Państwo wiecie, rynek mieszkaniowy jest w dobrej kondycji i nawet COVID jeszcze tego nie zmienił. Czy jako deweloper potrzebujemy zatem wdrażać proekologiczne rozwiązania na naszych inwestycjach? Z punktu widzenia nie, bo mieszkania i tak się sprzedają w bardzo dobrym tempie, bez specjalnych zabiegów ze strony dewelopera. Z punktu widzenia wyniku bieżącego firmy też nie. Takie rozwiązania to jest dodatkowy koszt, za który klienci dzisiaj nie są gotowi jeszcze zapłacić. To dlaczego to robimy? Dlaczego Skanska chce, aby zbudowane domy, osiedla, mieszkania wywoływały jak najmniejszy wpływ na środowisko? Bo jesteśmy zobowiązani. Jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec siebie, ale również, a nawet przede wszystkim wobec kolejnych pokoleń. To zobowiązanie do zapewnienia przyszłości w otoczeniu przynajmniej nie gorszym niż te, w którym dzisiaj żyjemy. Nie mamy prawa pogarszać życia poprzez kreowanie produktów, które wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne, na nasze otoczenie, na klimat. Nie mamy takiego prawa i nikt nam go nigdy nie da. Dlatego też wszystkie inicjatywy, te proekologiczne inicjatywy, traktujemy nie jak koszt, ale jako inwestycje. Inwestycje w przyszłość, która zwróci się w postaci czystszego klimatu, zdrowszego życia, czystego środowiska. I do takich inwestycji zachęcamy wszystkie podmioty gospodarcze. Razem jesteśmy lepsi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Powtórzę raz jeszcze bardzo ładne zdanie, które wypowiedział pan Bartosz. Nie mamy prawa pogarszać życia poprzez kreowanie produktów, które mają negatywny wpływ na środowisko. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii firma. Drugie miejsce zajęła firma Velux. Zobaczmy, co o nagrodzie mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska spółka z o.o. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj odebrać w imieniu firmy Velux nagrodę Zielonego Orła Rzeczpospolitej. Zwłaszcza, że w kategorii działań klimatycznych tego typu nagroda została przyznana po raz pierwszy. Dziękuję redakcji i dziękuję zacnej kapitule za to wyróżnienie. Chciałbym powiedzieć, że strategia, za którą zostaliśmy tutaj wyróżnieni, powstała wewnątrz firmy, że jest dziełem 100-osobowego zespołu złożonego z naszych koleżanek i kolegów w różnych obszarach organizacji i prace nad nią trwały aż 2 lata, ale jesteśmy dumni z tego, że jest to nasze wewnętrzne dzieło.
Tą strategią chcielibyśmy inspirować innych, inspirować przede wszystkim biznes, aby wychodzić poza swoje ramy, poza swoją podstawową działalność i robić coś więcej dla świata niż tylko to, co wynika z narzuconych nam dyrektyw. Jeszcze raz dziękuję za nagrodę i życzę udanej gali. Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Czas na poznanie zwycięzcy Zielony Odżył Rzeczpospolitej w kategorii firma. Pierwsze miejsce zajmuje LPP S.A. Posłuchajmy Przemysława Ludkiewicza, wiceprezesa zarządu LPP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Przemysław Ludkiewicz, jestem wiceprezesem LPP S.A. Jest mi niezmiernie miło być tutaj dzisiaj z Państwem na tej gali, na tej uroczystości wręczenia nagród. Nasza spółka została uhonorowana nagrodą Zielonego Orła, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów firmy LPP, całej grupy, a działamy na terenie wielu krajów. Serdecznie dziękujemy. Jest to dla nas o tyle ważne, że nasze starania trwają już od kilku lat. Od kilku lat staramy się, aby zrównoważona moda, zrównoważone podejście i do ekologii, i do planety, i również do naszych produktów miało odzwierciedlenie na wszystkich rynkach, na których działamy. Dla nas jest to bardzo ważne, tym bardziej, że w tych trudnych czasach covidowych, które rewidują pewne strategie i pewne podejście do biznesu, my staramy się ciągle, bezustannie pracować nad ekologią i nad tymi zielonymi elementami naszej strategii. Od wielu lat pracujemy nad tym nie tylko oczywiście sami, bo to jest ważna praca z naszymi partnerami, z fabrykami, z naszymi designerami, z naszymi dostawcami po to, żeby jak najlepiej, jak najbardziej długoterminowo myśleć o biznesie, myśleć o tym, żeby być najmniej uciążliwym dla planety, żeby pracować w tym modelu obiegu zamkniętego, gospodarki obiegu zamkniętego. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie i dziękuję za uhonorowanie firmy tym tytułem. Dziękujemy i gratulujemy. Przed nami kategoria organizacje ekologiczne. Poznajmy laureatów Nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. Kapituła zdecydowała się nagrodzić organizacje, które nie tylko sygnalizują problemy, ale również starają się przedstawiać konkretne rozwiązania. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii organizacja ekologiczna. Trzecie miejsce zajął Polski Alarm Smogowy. Zobaczmy, co o nagrodzie mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, szanowna kapituło. Bardzo miło odbiera się dzisiejszą nagrodę Zielonych Orłów Rzeczpospolitej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dla których jest ta nagroda. To jest nagroda dla wszystkich działaczy Polskiego Alarmu Smogowego. Działaczy, którzy działają w ponad 40 miejscowościach na terenie całego kraju. To są ludzie, których łączy jeden cel. Chcemy oddychać czystym, zdrowym, bezpiecznym powietrzem. My jeszcze walki o czyste powietrze nie wygraliśmy, ale jestem przekonany, że dzięki determinacji tak wielu osób my tą walkę w najbliższych latach wygramy. A wygramy ją w szczególności wtedy, gdy wszyscy Polacy i wszystkie Polki w sposób aktywny będą domagać się swojego podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia w zdrowym i bezpiecznym środowisku. Dziękujemy i gratulujemy. Zgadzam się z panem Andrzejem Gułą. Mamy prawo do życia w zdrowym i bezpiecznym środowisku. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii organizacja ekologiczna. Drugie miejsce zajęła Fundacja Rozwój Tak, Odkrywki Nie. Posłuchajmy przedstawiciela nagrodzonej organizacji, czyli Tomasza Waśniewskiego z Fundacji Rozwój Tak, Odkrywki Nie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować redakcji Rzeczpospolitej i Kapitule za to zaszczytne wyróżnienie, ale też pogratulować odwagi, ponieważ trudno czasami jest w naszym kraju, który tak bardzo kochał węgiel, górników i kopalnie, trudno jest nagradzać tych, którzy z kopalniami, z węglem i z odkrywkami od już ponad dekady walczą, chcąc doprowadzić do tego, żeby ich już w naszym krajobrazie i w naszej rzeczywistości nie było.
Tak naprawdę nagrodę odbieramy jako wyróżnienie nie dla naszej fundacji i dla naszego zespołu, ale dla całego grona, całej masy anonimowych aktywistów, którzy przez lata starali się właśnie walczyć z potężnym lobby energetycznym. I właśnie w ich imieniu chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i gratulujemy. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii organizacja ekologiczna. Pierwsze miejsce kapituła przyznała Koalicji Klimatycznej. Jest z nami profesor Zbigniew Karaczun, współzałożyciel i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować kapitule i Dziennikowi Rzeczpospolita za przyznanie tego wyróżnienia Koalicji Klimatycznej. To jest bardzo ważna dla nas nagroda, dlatego że pochodzi od dziennikarzy, a tak naprawdę naszą misję spełniamy także częściowo dzięki dziennikarzom, dzięki współpracy z dziennikarzami. Dla nas jest to szczególna okazja, dlatego że dostajemy tę nagrodę w trudnym czasie, czasie pandemii, kiedy okazało się, że tak naprawdę kontakt z naturą, kontakt z drugim człowiekiem jest o wiele ważniejszy niż wiele rzeczy, które wcześniej uznawaliśmy za istotne. Natomiast to, co jest też dla nas bardzo ważne, to to, że pandemia przeminie. Już dzisiaj mamy nadzieję, że dzięki nauce będziemy mogli się zaszczepić, będziemy bezpieczni. Natomiast kwestie klimatu pozostaną i dlatego wydaje nam się, że bardzo potrzebne będzie nasze wspólne działanie, działanie Koalicji Klimatycznej, dziennikarzy, polityków i wszystkich ludzi dobrej woli po to, żeby działać na rzecz ochrony klimatu, po to również, żebyśmy potrafili wykorzystać te ogromne środki, które przeznaczone zostały na wyjście z pandemii, żebyśmy potrafili je wykorzystać dla dobra przyszłych pokoleń i wydać je tak, że one rozpoczną proces niskoemisyjnej transformacji, spowodują, że świat, który będzie po pandemii, będzie bezpieczniejszy dla klimatu, dla ludzi, dla środowiska przyrodniczego i dla tych, którzy przyjdą po nas, czyli dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Gratulujemy i dziękujemy. Pandemia minie, ale problemy klimatu z nami pozostaną. To bardzo ważne słowa pana profesora Zbigniewa Karaczuna. Szanowni państwo, przed nami przedostatnia kategoria – samorząd. Poznajmy laureatów Nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. W tym przypadku kapituła zwracała szczególną uwagę na długofalową zieloną strategię gmin i miast. Poznajmy laureatów. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii samorząd. Trzecie miejsce Sopot. Zobaczmy, co o nagrodzie powie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich czytelników Rzeczpospolitej, że dzisiaj nas oglądają wirtualnie. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. To wielka zasługa mieszkańców Sopotu, że Sopot już w tej chwili jest najbardziej zielonym miastem, że właściwie nie ma dnia, kiedy by były przekroczone normy powietrza, a jednak dalej dążą i cisną nas, i żebyśmy nasadzali nowe drzewa, sadzimy szpalery, żebyśmy likwidowali piece węglowe. W 2024 roku w Sopocie już nie będzie żadnego pieca węglowego, żebyśmy także walczyli z plastikowymi opakowaniami, nie powiem już o czystości wody w Bałtyku. I bardzo dziękuję za tą nagrodę, ale gratuluję wszystkim mieszkańcom Sopotu, ich radnym, za to, że dokonują dobrych wyborów. Gratulujemy i dziękujemy. Trzymamy kciuki, by za 4 lata udało się wyeliminować piece na węgiel w tym mieście. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii samorząd. Drugie miejsce zajęło miasto i gmina Końskie. Jest z nami burmistrz tego miasta, pan Krzysztof Obratański. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy są uczestnikami bardzo dla gminy Końskie satysfakcjonującego wydarzenia. Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie lata pracy, współpraca z instytucjami, które współdziałają w Polsce w obszarze ochrony środowiska, ale przede wszystkim, gdyby nie udało się zbudować w naszej gminie pewnego konsensusu społecznego wobec najważniejszych wyzwań infrastrukturalnych, a więc wydatkowania ogromnych pieniędzy budżetowych na kwestie ochrony powietrza, ziemi i wody. To nam się udało i dlatego uważam, że jest to
sukces wszystkich mieszkańców naszej gminy. Gratulujemy i dziękujemy. Zgadzam się z panem burmistrzem. Konsensus społeczny w walce o klimat jest szalenie ważny. Czas na pierwsze miejsce. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii samorząd. Kapituła przyznała miastu Kraków. Jest z nami Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw jakości powietrza. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować jury za przyznanie tego wyróżnienia, tej nagrody, zwłaszcza, że po raz pierwszy zostaje ona przyznana za osiągnięcia w dziedzinie ekologii. Kraków od wielu lat wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, w tym poprawy jakości powietrza czy adaptacji miasta do zmian klimatu. Przez ostatnie 5 lat wspólnie z mieszkańcami udało nam się wymienić ponad 20 tysięcy paleń węglowych. Cały czas inwestujemy w nowoczesną flotę niskoemisyjną, autobusową, która w całości spełnia już wyśrubowane normy emisji spalin Euro 5 czy 6. Realizujemy duże inwestycje w tereny zielone, których budżet w tym roku wynosi już ponad 200 milionów złotych. Prowadzimy programy związane z małą retencją czy z odnawialnymi źródłami energii. Można powiedzieć, że miasto Kraków stało się liderem ekologicznych zmian w skali całej Polski. Tego typu nagrody jeszcze bardziej nas mobilizują do dalszej pracy i motywują do działania. Dlatego jeszcze raz chciałbym w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców, w imieniu prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchowskiego, bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Gratulujemy i dziękujemy Królewskiemu Miastu Kraków. Przypomnę dwie ważne liczby. 200 milionów złotych na inwestycje w tereny zielone i 20 tysięcy wymienionych palenisk węglowych. Przed nami kolejna kategoria technologie. Poznajmy laureatów nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w właśnie tej kategorii. Tu zwracaliśmy uwagę nie tylko na zastosowane innowacje, ale i na skalę wdrożeń. Poznajmy laureatów. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii technologie. Trzecie miejsce zajęła firma Enetech. Jest z nami Konrad Zdun, członek zarządu Enetech spółka z o.o. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich państwa. W imieniu zarządu firmy Enetech spółka z o.o. chciałbym bardzo podziękować kapitule nagrody Zielony Orzeł Rzeczypospolitej za to prestiżowe wyróżnienie. W Enetech wierzymy, że świat może być bardziej ekologiczny, a każdy z nas może wziąć udział w procesie transformacji. Otrzymana nagroda stanowi dla nas podsumowanie kilkuletniej już pracy nad mobilnym magazynem ciepła, który umożliwia efektywny odbiór i wykorzystanie energii cieplnej. Jestem przekonany, że to wyróżnienie stanie się także dla naszej firmy źródłem dodatkowej motywacji do dalszych działań na rzecz klimatu i środowiska. Dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy. Mobilny magazyn ciepła to firma Enetech. Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii technologie. Drugie miejsce zajmuje firma ML System SA. Jest z nami Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System SA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować znakomitej kapitule za nagrodę. Nagrodę chciałbym dedykować naszemu zespołowi, jego kompetencjom, zaangażowaniu. Bez niego to wszystko nie mogłoby się wydarzyć. Nagroda podkreśla fakt, że idziemy w dobrą stronę, że to, co robimy, ma sens. No i dziękuję całemu otoczeniu naszej firmy, przyjaciołom naszej firmy za to, że nas wspierają w każdym możliwym działaniu. Bardzo dziękuję. Gratulujemy i dziękujemy. ML System to nie tylko panele fotowoltaiczne, ale i rozwiązania Smart City czy Smart Future. Serdecznie gratulujemy. Nadszedł czas na ogłoszenie pierwszego miejsca Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii technologie. To miejsce kapituła przyznała firmie Early, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest z nami Wiktor Warchałowski z tej właśnie spółki. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, otrzymując tą informację. Zawsze mówi się, że nikt się tego nie spodziewał. I ja to podkreślę, ja również nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Myślę, że jest to wyróżnienie dla całego zespołu, dla całej firmy, która każdego dnia ciężko pracuje, dostarczając nasze rozwiązania dla samorządów oraz biznesów i zwiększając świadomość na temat jakości powietrza. To wszystko nie byłoby możliwe dzięki wspaniałemu zespołowi, naszym klientom, partnerom biznesowym, którzy nas wspierają oraz inwestorom. Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować całej kapitule tego konkursu, która zdecydowała się przyznać ten tytuł laureata naszej spółce, a także zespołowi, który bardzo ciężko pracuje każdego dnia, również w tych ciężkich okolicznościach, gdzie pracujemy wirtualnie, natomiast dajemy z siebie naprawdę wszystko, aby rozwijać się jako organizacja, jako spółka. Gratulujemy i dziękujemy. Gdyby nie Early, to na dobrą sprawę nie wiedzielibyśmy, jakie jest stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu. Dziękujemy i gratulujemy. Szanowni Państwo, a teraz nagrody specjalne z okazji stulecia Rzeczpospolitej, o których wspominał na wstępie redaktor naczelny Bogusław Hrabota. Kapituła przyznała je osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się nie tylko do zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale i w bezpośredni sposób zabiegały, by nasz przemysł czy energetyka były bardziej ekologiczne. O przedstawienie laureata wyróżnienia w kategorii Tytan Ekologii, Wizjoner Realista poproszę profesora Jerzego Buzka, byłego premiera, europosła, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. To będzie bardzo osobista laudacja, nie tylko dlatego, że jest nagrywana w warunkach domowych, ale również dotyczy bliskiej mi osoby, przyjaciela. W latach 80., ponieważ mieszkaliśmy od dziesięcioleci, nadal mieszkamy w tym samym mieście w Gliwicach, ja słyszałem, że działa na tym terenie jakiś mityczny Mikołaj, świetnie zorganizowany człowiek, kolportaż, druk niezależnej prasy. Dopiero w wolnej Polsce zobaczyłem tego człowieka, powiedziano mi na liście kandydatów Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy do pierwszego wolnego polskiego Sejmu. Ten człowiek ma ogromną siłę przekonań. Podejmuje się wyzwań, do których jest świetnie przygotowany. Mówimy o reformie górnictwa węgla kamiennego 1998-2002, bo Zielony Orzeł Rzeczpospolitej właśnie za tą działalność przede wszystkim został przyznany tej niezwykłej osobie. Ma zawsze świetne przygotowanie do tego, co robi. Tak było i w tym przypadku. Studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, praca w przedsiębiorstwach górniczych, a także w górniczych związkach zawodowych, Solidarności, żeby uwrażliwić się społecznie, żeby czuć, czego potrzebują górnicy, zwłaszcza ci dołowi pracujący w najtrudniejszych w Polsce warunkach. A także Wyższy Urząd Górniczy, którym kierował 90-94, to całe przeobrażenie górnictwa, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo pracy w tych pierwszych latach wolnego rynku. W 1997 roku, jeszcze przed wyborami, zwołał specjalne spotkanie, na które byłem także zaproszony. Związki górnicze, głównie Solidarność i szefowie kopalń, szefowie spółek górniczych. Podpisane było porozumienie. Należy radykalnie zreformować polskie górnictwo. Już po pół roku ten wybitny człowiek miał okazję realizować te zamierzenia jako wicepremier, minister gospodarki i rządu, którym miałem zaszczyt kierować, z żelazną konsekwencją, ale i z ogromną wrażliwością społeczną wdrażał w życie zasady, które wcześniej zostały przez niego wypracowane. W ciągu dwóch lat wygaszono 23 kopalnie, równocześnie bez właściwie jednego wielkiego protestu, bez strajku praktycznie, wyszło z górnictwa około 100 tysięcy osób na bazie
górniczego pakietu socjalnego. W wielu miejscach dzisiaj słyszę, że była to najbardziej udana reforma górnictwa węgla kamiennego w Europie. Równocześnie dowartościowano samorządy, które miały decydować o tym, czy można, czy nie można otwierać kopalnie i kopać na ich terenie węgiel. Równocześnie bardzo ważne, przygotowano dalsze elementy reformy. Pionowe łączenie z energetyką, prywatyzację. Niestety kompletnie zaniechały następne rządy jakichkolwiek działań w zakresie górnictwa. I po paru latach, po dekadzie, znowu górnictwo wróciło do stanu fatalnego, w którym tkwi do dzisiaj. Wiemy to wszyscy w Polsce doskonale. I powiem, że w tym 1998-1999 roku mieliśmy wyraźne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a więc jeśli komuś należy się zielony orzeł Rzeczpospolitej, to właśnie tej osoby. Żeby podsumować to, o czym mówiłem, najkrócej jak można, ta osoba jest kimś, z którym można podejmować najtrudniejsze wyzwania, nigdy nie zawodzi. I nie kieruje się interesem osobistym, tylko polską racją stanu. Bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się z takiej niezwykłej nominacji. Panie premierze, bardzo dziękuję za tę piękną laudację. Pozwólcie państwo, że raz jeszcze zacytuję pana premiera Jerzego Buzka. Nasz laureat nie kieruje się interesem osobistym, tylko polską racją stanu. Wyróżnienie Orła Stulecia Rzeczpospolitej w kategorii Tytan Ekologii, Wizjoner Realista w setną rocznicę powstania Dziennika Rzeczpospolita otrzymuje Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, wielki reformator sektora węglowego. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Ja czuję się być depozytariuszem tych sukcesów mojego środowiska, które wzięło na siebie ciężar bardzo trudnych w społecznym odbiorze reform polskiej gospodarki na progu lat 90. Obecny stan polskiej gospodarki, związany zresztą ze stanem środowiska, jest zdecydowanie odmienny od tego, z czym mieliśmy do czynienia po 89 roku. Potencjał Polski na gospodarczej mapie Europy jest zdecydowanie większy. Polska odniosła duży sukces. Natomiast w ślad za tymi reformami, trudnymi często w społecznym odbiorze, szły również działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Cieszę się, że środowisko, które bardzo szanuję, środowisko Rzeczpospolitej w stulecie istnienia tego pisma, postanowiło docenić te reformy, które przeprowadziliśmy na początku procesu transformacji. Gratuluję serdecznie i bardzo dziękuję. Panie premierze, dodam tylko, że nie sztuką jest reformę wymyślić, ale sztuką jest ją dobrze przeprowadzić, a ta reforma, właściwie tak można powiedzieć, rewolucja, w Polsce się naprawdę udała. Do przyznania została nam już ostatnia nagroda główna z okazji jubileuszu naszej gazety Orzeł Stulecia Rzeczpospolitej. O przedstawienie laureata nagrody w kategorii Tytan Ekologii, Pionier Ekologii w Polsce poproszę Wiesława Rozłuckiego, byłego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prezesa zarządu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Rzadko się zdarza, aby w pracach jakiejkolwiek kapituły panowała całkowita zgoda co do kandydatury i wyboru laureata. I w naszym przypadku tak się stało. Jest to niewątpliwie zasługa samego laureata. Od 40 lat jest aktywnym uczestnikiem, powiedziałbym nawet pionierem polskiego ruchu ekologicznego. Studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii ukończył w 1971 roku, a kilka lat później obronił pracę doktorską na Politechnice Gdańskiej. W roku 1980 był współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego
instytucji, która była pierwsza nie tylko w Polsce, ale w całym ówczesnym bloku państw socjalistycznym. W 1989 roku nasz laureat brał udział w obradach Okrągłego Stołu z ramienia Solidarności. Już rok później założył Instytut na Rzecz Ekorozwoju i przez 24 lata był jego prezesem. Był uczestnikiem dwóch szczytów klimatycznych, szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i w Johannesburgu. Wykładał na uniwersytetach polskich i amerykańskich. Jest autorem ponad 150 publikacji. Nie sposób wymienić wszystkich aktywności laureata w tak krótkiej laudacji. Mogę tylko powiedzieć, że laureat jest nie tylko aktywnym, ale również skutecznym działaczem na rzecz ekologii. Instytucje, które zakładał, działają do dzisiaj, a świat coraz bardziej podziela poglądy laureata. Sprawy klimatu i środowiska stały się nieodłącznym elementem wszelkich strategii biznesowych, gospodarczych, społecznych i politycznych we współczesnym świecie. I do tego nasz laureat w niemałym stopniu się przyczynił. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję za tę laudację. Nagrodę Główną Orła Stulecia Rzeczpospolitej w kategorii Tytan Ekologii, pionier ekologii w Polsce, otrzymuje dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na Rzecz Ekorozwoju i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski, który jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Najpierw człowieka ignorują, potem się z niego śmieją, potem go zwalczają, a na końcu zwycięża. To jest moje motto wzięte od Gandhiego, a zajmuje się kluczowymi sprawami dla cywilizacji. Zagrożenia są bardzo poważne, zmiana klimatu, niszczenie przyrody, uszczuplanie zasobów. Bez zmian systemowych nie wystarczy już proekologiczne zachowanie każdego z nas. Musimy budować gospodarkę umiaru, zrównoważoną konsumpcję, chronić zasoby, chronić przyrodę ożywioną. I ta nagroda jest dla mnie kluczowa i bardzo ważna i bardzo serdecznie dziękuję Rzeczypospolitej za to, że ją otrzymałem. Bez jednak wsparcia rodziny, bez wsparcia około 1000 ludzi, a może więcej, których ja spotkałem na swojej 50-letniej drodze zajmującym się ekologią, ta nagroda by mi się nie należała. Oni mnie wsparli. Polskiego Klubu Ekologicznego, z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, z Koalicji Klimatycznej. Bardzo serdecznie im dziękuję. Ta nagroda jest nasza wspólna. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję. Andrzeja Kassenberga poznałem 20 lat temu i już wtedy mówił on o zrównoważonym rozwoju, o którym od niedawna mówią politycy czy przedsiębiorcy. Dziękuję, że byliście państwo z nami podczas uroczystej gali Walka o klimat. I przypominam, że po raz czwarty przygotowaliśmy 80-stronnicowy dodatek Walka o klimat. Wszyscy prenumeratorzy znajdą go w dzisiejszym wydaniu Dziennika Rzeczpospolita. Dodatek jest również dostępny jako e-book na stronie rp.pl/walka o klimat. Serdecznie zapraszam do lektury. Z tego miejsca bardzo dziękuję partnerom tegorocznej edycji i raz jeszcze gratuluję laureatom Zielonego Orła Rzeczpospolitej i Tytanów Ekologii, nagród specjalnych z okazji jubileuszu naszej gazety. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia. Organizatorzy: Dziennik Rzeczpospolita, Energia News, RP.pl. Patronat honorowy: ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministra klimatu i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra rozwoju pracy i technologii. Patronat: Centrum UNEP GRID Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner strategiczny PKN Orlen, partnerzy: BASF Polska, Bank Ochrony Środowiska, DAFI, Green City Life, Kronospan, Grupa Lotos, McDonald's Polska, Marma Polskie Folie, MPS International,
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Stowarzyszenie Polski Recykling, Fundacja ProKarton, Program Czysta Polska, Tauron Polska Energia, Velux, Patronat Medialny, RPPL, Plus Minus, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, parkiet.com.